Cztery duże i zarazem ważne imprezy targowe rozpoczęły się w Kieleckim Centrum Wystawienniczym. Przy ulicy Zakładowej 116 wystawców m.in. z Chin, Niemiec, Włoch, Indii i przede wszystkim Polski zaprezentuje się podczas 19. Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa Metal. Na stoiskach zobaczyć można nie tylko wizualizację najnowocześniejszych maszyn do odlewania metali pod ciśnieniem, czy urządzenia i materiały do oczyszczania i wykańczania powierzchni odlewów, ale także materiały formierskie, ogniotrwałe dla tej branży, inne materiały pomocnicze, czy wreszcie zapoznać się z technologiami ochrony środowiska odpowiedzialnymi za minimalizację odpadów produkcyjnych i ich gospodarcze wykorzystanie. Wśród tych ostatnich znajdziemy wystawców oferujących przemysłowe systemy ochrony powietrza. Charakterystyczne dla naszych urządzeń, oprócz tego, że mają bardzo wysoką skuteczność i spełniają wszelkie najbardziej restrykcyjne normy, jest to, że ich gabaryty są znacznie mniejsze niż typowych rozwiązań, które były do tej pory stosowane. Jest to o tyle istotne, że bardzo często musimy zmieścić się w istniejącej infrastrukturze, w istniejącej zabudowie i dzięki tym urządzeniom, dzięki ich niewielkim gabarytom możemy to zrobić. Wspomnianej imprezie towarzyszą inne targi, w tym 12. Międzynarodowe Targi Aluminium i Technologii Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych Aluminium i Nonfermet oraz odbywające się już po raz 18. Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących Kontrol Tech. Wśród wystawców tej ostatniej imprezy dominują producenci sprzętu analityczno-laboratoryjnego oraz urządzeń służących badaniom zmęczeniowym materiałów. Nowym elementem spotkania branży, debiutującym w kalendarzu ofert Kieleckiego Ośrodka, są targi recyklingu metali nieżelaznych. Wystawcy prezentują na nich technologie związane z recyklingiem wszystkich metali nieżelaznych, szczególnie miedzi, cynku, ołowiu i metali szlachetnych. Wspomnianym czterem imprezom wystawienniczym towarzyszą seminaria branżowe, konferencje oraz, co jest nowością, spotkania brokerskie. Targi potrwają do piątku, 27 września.